Fundacja TVS po raz kolejny pamięta o potrzebujących. Tym razem pomogła dzieciom, które przebywają w wielospecjalistycznym szpitalu powiatowym w Tarnowskich Górach. Mali pacjenci dostali paczki i niespodziankę. Paweł Jędrusik. Nie wszystkie dzieci mogą cieszyć się piękną pogodą, bo niektóre początek lata muszą spędzić w szpitalu. Z myślą o nich Fundacja TVS zorganizowała spotkanie z magikiem, a zdaniem uczestników takie wydarzenia są potrzebne. Bo dzieciom się nudzi, a tak jakaś zawsze atrakcja, coś do zobaczenia. Przedstawienie magika zostało zorganizowane przez Fundację TVS w ramach Dnia Dziecka. To nie pierwszy raz, gdy fundacja pomaga potrzebującym. Działamy jako duchowy wymiar telewizji TVS, bo naszym atutem jest przekaz telewizyjny. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy. Wyciągamy rękę, wyciągamy pomocną dłoń i serce do dzieci i właśnie teraz tym dzieciom chcemy pomóc. Podczas występu dzieci mogły zobaczyć wiele magicznych sztuczek, ale to nie tylko zabawa, ale także swego rodzaju forma terapii. Uśmiech na pewno, zwłaszcza dla dzieci, które są chore, nie mówimy już teraz o tych chorobach psychicznych, ale o chorobach fizycznych, nowotwory, nie nowotwory, jakieś złamania, dzieci, które leżą na tych szpitalach dziecięcych, na pewno terapia uśmiechem, tak, odwrócenie uwagi i to, że no, mamy jakąś tam terapię w pewnym sensie zajęciową też. Jesteśmy bardzo otwarci na takie fundacje, na takie akcje przede wszystkim. No my nie mamy takich możliwości, natomiast zawsze chętnie korzystamy, jeśli jest taka możliwość, to chętnie zapraszamy. No szczególnie właśnie to są oddziały, oddział dziecięcy przede wszystkim to jest, no kiedy tym dzieciom właśnie w taki sposób da się umilić czas. A że warto pomagać, nikogo chyba przekonywać nie trzeba.